ilu Krecja lubczyk z rodziny astrowatych, korzeń jest leczniczy, liście to przyprawa do rosołów, sosów, mięs, sałatek, afrodyzjak. Korzeń roślin kilkuletnich zbieramy jesienią, suszymy na słońcu lub strychu w suchym miejscu. Działa moczopędnie, usuwa mocznik i chlorki, pobudza wydzielanie soku żołądkowego, rozkurcza mięśnie gładkie układu pokarmowego, dróg moczowych, przewodów żółciowych, ułatwia trawienie, jest wiatropędny, leczy lekką niewydolność nerek, przewlekły nieżyt nerek, pęcherza, cewek moczowych, łagodzi wzdęcia, ból brzucha, niestrawność, brak łaknienia, choroby wątroby, niedobór żółci. Środek wykrztuśny. 2-3 łyżki korzenia na 2 szklanki wody pijemy od 0,5 do 1/3 szklanki 3 razy dziennie po jedzeniu lub łyżkę korzenia na szklankę wody mieszamy, gotujemy 30 minut bez wrzenia, cedzimy, pijemy łyżkę stołową 3 razy dziennie. Lukrecja słodka, od XV wieku uprawiana przez benedyktynów w ogrodach, wieloletnia roślina, lubi słońce, stanowiska osłonięte od wiatru, żyzne wapienne, głębokie gleby wilgotne, nasiona moczymy, siejemy do skrzynek wczesną wiosną, nakrywamy szkłem. Do gruntu sadzimy sadzonki, które mają 10 cm. Po 5-6 latach od wysiania nasion można zbierać korzeń i kłącze, a po 4 latach od rozkrzewienia przez sadzonki. Korzeń i rozłogi łagodzą kaszel, choroby układu oddechowego, płuc, łagodzą wrzody żołądka, dwunastnicy, choroby jelit, nadmierne wydzielanie soku żołądkowego nad kwasotę, hamują działanie histaminy w jelitach i żołądku, pomagają w chorobie leśniewskiego Crohna, wrzodziejącym zapaleniu jelit, mają słabe analogie estradiolu. Nadmiar zwiększa wydzielanie jonów potasu, zatrzymuje sód i wodę, podnosi ciśnienie. Trzeba uzupełniać potas na przykład z wód mineralnych wysokopotasowych, z ziemniaków, pomidorów, bananów. Lukrecja łagodzi choroby gardła, krtani, oszkrzeli, jamy ustnej, zmniejsza napięcie mięśni gładkich układu pokarmowego, dróg żółciowych, oddechowego, słabo dróg moczowych. Zewnętrznie łagodzi alergie skórne, lisza i rumieniowaty, pęcherzyce, rumień wielopostaciowy, hemoroidy. 0,5 łyżki korzenia na szklankę gorącej wody, gotujemy 5-7 minut, pijemy 1-2 łyżki od 2 do 3 razy dziennie. Z dodatkiem 0,5 łyżeczki azulanu, tym wywarem płuczemy buzię. 1 łyżka na szklankę wrzątku, parzymy 20 minut pod przykryciem. Pijemy od 3 do 5 razy dziennie po łyżce stołowej i po łyżeczce korzenia lukrecji i kory kruszyny zalewamy szklanką zimnej wody, gotujemy 15 minut, cedzimy, pijemy od 1 do 3 razy dziennie po pół szklanki odwaru. I lukrecja to jest przyprawa do ciastek, ciast, słodyczy, pierników. Dziękuję, miłego dnia.